Uczył mnie swojej pieśni, przywiezionej jeszcze z katorgi. Choć w mokrym szybie czy w turmie wypadnie nam złożyć kości, sprawa odżyje powtórnie pośród pokoleń przyszłości. Ja w to wierzę i nie w te stronice przyczynią się do ziszczenia jego wiary. 16-godzinne dni naszej celi ubogie są w wydarzenia, ale tak ciekawe, że na przykład dla mnie o wiele nudniejsze jest 16-minutowe czekanie na trolejbus. Nie ma wydarzeń godnych uwagi, ale wieczorem człowiek wzdycha, że znów czasu nie starczyło, że znowu dzień minął. Wydarzenia są drobne, ale pierwszy raz w życiu zaczynam przyglądać im się jak przez powiększające szkło. Najciekawsze godziny dnia to dwie następujące zaraz po pobudce. Na zgrzyt klucza obracanego w zamku na łubiance nie ma karmników, czyli dużego wycięcia w drzwiach celi opadającego jak stolik. Przez to wycięcie toczą się rozmowy, wydaje się porcje i podaje się do podpisu więzienne papiery. I dla oznajmienia pobudki też trzeba otworzyć drzwi. Zrywamy się, nie mieszkając, ścielimy łóżka i z uczuciem czczości i beznadziei siedzimy na nich jeszcze przy świetle elektrycznym. To przymusowe ranne czuwanie od 6, kiedy mózg tak jeszcze jest rozleniwiony snem, cały świat brzydnie, życie wydaje się już skończone, a powietrza w celi nie ma ani krzty, jest specjalnie niedorzeczne dla tych, którzy noc spędzili na badaniu i dopiero niedawno mogli zasnąć. Ale nawet nie próbuj szachrować. Jeśli spróbujesz jednak się zdrzemnąć, opierając się trochę o ścianę albo z łokciami na stole, niby że nad szachami, albo schyliwszy się nad książką, na pokaz otwartą na kolanach, zaraz rozlegnie się ostrzegawczy stuk kluczem w drzwi, albo jeszcze gorzej, zamknięte na zgrzytliwy zamek drzwi nagle otworzą się bez szmeru. Tak są wytresowani łubiańscy strażnicy i młodszy sierżant, zwinny i niemy jak cień, niby zjawa, co przechodzi przez ściany, przemierzy cele trzema krokami, zaklepie cię na drzemce i zaraz pójdziesz do karceru. A może zabiorą książki całej celi, albo pozbawią spaceru. Okrutna, niesprawiedliwa kara zbiorowa. A przewidziana jest przecie, jest o niej mowa, w czarnych rządkach regulaminu więziennego. Czytaj, wisi w każdej celi. Zresztą, jeśli musisz czytać w okularach, to ani książek, ani nawet świętego regulaminu nie będziesz mógł przeczytać w trakcie tych dwóch marudnych godzin. Przecież okulary zabierają na noc i groziłoby niebezpieczeństwem, gdybyś je już miał w ciągu tych dwóch godzin. W ciągu tych dwóch godzin nikt niczego nie przynosi do celi, nikogo o nic nie pyta i nigdzie nikogo nie wzywa, bo jeszcze śpią słodko oficerowie śledczy, jeszcze nie przetarła oczu więzienna zwierzchność i czuwa tylko klawisz, co minutę podnoszący klapkę lipka. Jest jednak pewna procedura, która odbywa się w ciągu tych dwóch godzin. Poranna wyprawa do wychodka. Już przy pobudce strażnik nadał ważny komunikat. Oznajmił, kogo wyznacza dziś do wynoszenia kibla. W więzieniach prymitywnych, szarych, więźniowie mają tyle swobody słowa i praw samorządowych, że wolno im tę sprawę rozstrzygać we własnym zakresie. Ale w głównym więzieniu politycznym taki problem nie może być puszczony na żywioł. I oto już po chwili ustawiacie się rządkiem, ręce założywszy do tyłu. Odpowiedzialny zaś nosi kibel, idzie przodem, dzierżąc przed sobą 8-litrowy blaszany ceber z pokrywą. Tam u celu znów idziecie pod klucz, ale przedtem rozdają wam tyle arkusików papieru, niewiele większych niż powierzchnia pudełka zapałek, ilu was jest. Na łubiance to nic ciekawego, arkusiki są białe, ale są takie atrakcyjne więzienia, gdzie dają skrawki książek. To jest dopiero czytanie. Trzeba odgadnąć, skąd to, przeczytać z obu stron, wniknąć w treść, ocenić zalety stylu, albo to łatwo, kiedy słowa obcięte są w pół, i jeszcze zamienić się z sąsiadami. Tu dają ścinki przodującej niegdyś encyklopedii Granata, ówdzie, aż strach powiedzieć, z klasyków,
I to wcale nie beletrystyka. Wizyta w wychodku staje się aktem poznania. Ale śmiać nie ma się z czego. Jest to ta ordynarna potrzeba, o której w literaturze pięknej nie wypada napomykać, chociaż powiedziane zostało z nieśmiertelną puszkinowską lekkością: szczęśliw, kto sobie wczesnym rankiem. Ten naturalny, zdawałoby się, początek dnia więziennego kryje w sobie pułapkę dla aresztanta na cały dzień, przy tym pułapkę dla ducha. To jest przykre. Przy więziennym bezruchu i skąpym wikcie, po obezwładniającym śnie, nie jesteś wcale jeszcze zdolny do załatwiania rachunków z naturą zaraz po przebudzeniu. A tu każą prędko wracać i znów cię biorą pod klucz do 6 wieczór, a w niektórych więzieniach aż do następnego ranka. Teraz czeka cię zdenerwowanie, bo zbliża się godzina dziennego przesłuchania, bo dzień mija, a tu jeszcze pakujesz w siebie chleb, wodę, salamachę, ale nikt już cię nie wypuści do tego miłego lokalu. Wolniacy nie są w stanie docenić, ile znaczy łatwy dostęp do niego. Męcząca, trywialna potrzeba potrafi zjawiać się prawie zaraz po rannej wyprawie, żeby później dręczyć nas cały czas, gnębić, zatruwać przyjemność rozmowy, lektury, rozmyślań i nawet jedzenia skąpej racji. Często więźniowie zastanawiają się w celi, jak zrodził się Łubiański, a zresztą wszelki więzienny regulamin. Czy to planowe okrucieństwo, czy to samo tak się ułożyło. Myślę, że to zależy od danego przepisu. Pobudka to rzecz jasna złośliwe wyrachowanie. Inne zaś rzeczy naprzód weszły w życie całkiem mechanicznie, jak wiele świństw w naszym życiu społecznym. Później zaś uznano je na górze za pożyteczne i godne zatwierdzenia. Dyżurni strażnicy zmieniają się o 8 rano i o 8 wieczorem, także najwygodniej jest wyprowadzić więźniów do wychodka przy końcu zmiany. Puszczać zaś pojedynczego w ciągu dnia, nie, to za wiele kłopotu i ryzyka, za to nie płacą. To samo z okularami. Po co zajmować się tym od białego rana? Toż przed początkiem nocnej zmiany i tak je oddadzą. Już słychać, jak roznoszą te okulary. Zgrzytają drzwi. Można zorientować się, czy ktoś z sąsiedniej celi je nosi, a czy twój współoskarżony nie jest czasem okularnikiem? Ale na to porozumienie przez stukanie nikt się i tak nie zdecyduje. Bardzo z tym surowo. Już okulary przyniesiono naszym. Fastenko nakłada je tylko do czytania. Suzi nosi stale. Już przestał przymrużać oczy, włożył je. W jego rogowych okularach od razu rysują się wyraźni proste linie brwi. Twarz nabiera wyrazu ostrzejszego, przenikliwego, takiego, jaki nam się kojarzy z postacią wykształconego człowieka naszego wieku. Jeszcze przed rewolucją Suzi uczył się w Piotrogrodzie na Wydziale Historyczno-Filologicznym i przez 20 lat niepodległości Estonii zachował nienaganną znajomość najczystszej ruszczyzny. Następnie już w Dorpacie ukończył studia prawnicze. Prócz macierzystego języka estońskiego władał także angielskim i niemieckim. Przez wszystkie te lata czytał stale londyński Economist. Regularnie studiował niemieckie Berichty z różnych dziedzin nauki. Badał konstytucje i kodeksy różnych krajów. I oto teraz w naszej celi z godnością i powściągliwością reprezentował Europę. Był w Estonii znanym adwokatem i nosił przydomek Kulcu, złotousty. W korytarzu jakiś nowy ruch. Darmozjad w szarym kitlu, chłopak jak świeca, a nie na froncie, przyniósł nam na tacy nasze 5 kromek i 10 kostek cukru. Nasza kwoka już się koło nich krząta, chociaż zaraz będziemy losować. To nieuniknione. Ma znaczenie i piętka, i ilość kęsów dodanych dla równej wagi, i odległość skórki od miękiszu. O wszystkim niech decyduje los. Ale kwoka chce to wszystko chociaż przez chwilę podtrzymać, tak żeby na dłoniach został nalot drobin chleba i cukru. Te 450 gramów niedopieczonego, wilgotnego chleba, którego miękisz przypominał pecynę blota, a składał się w połowie z ziemniaków, była to nasza podpórka i gwóźdź dnia.
Zaczyna się życie. Zaczyna się dzień. Teraz dopiero się zaczyna. Każdy ma moc problemów. Czy dobrze gospodarował wczoraj swoim chlebem? Czy ma go dziś pokroić nitką, czy może łamać chciwie? A może odszczypywać kęs po kęsie? Zaczekać na herbatę, czy od razu się zabrać? Zostawić trochę do kolacji, czy tylko do obiadu? I ile? Ale oprócz tych przyziemnych wahań, jakie jeszcze szerokie dysputy, teraz się już nam języki rozwiązały, jest chleb, znów jesteśmy ludźmi, wywołuje ta funtowa kromka w ręku zawierająca więcej wody niż mąki. Zresztą Fastenko wyjaśnia, że taki sam chleb jedzą teraz ludzie pracy w Moskwie. Czy w ogóle jest w tym chlebie mąka żytnia albo pszenna? I jakie są właściwie domieszki? W każdej celi jest ktoś, kto się na domieszkach zna, kto ich bowiem nie jadał w ciągu tych dziesięcioleci. Zaczyna się wymiana spostrzeżeń i wspomnień. Jaki biały chleb wypiekano jeszcze w latach 20. Bochny sprężyste, porowate, skórka z góry rumiano-brunatna, jakby naoliwiona, od spodu zaś z odrobiną popiołu. Tu i ówdzie tkwi węgielek z pieca. Bezpowrotnie przepadł ten chleb. Ci, co urodzili się w latach 30., w ogóle nigdy się nie dowiedzą, co to takiego chleb. Przyjaciele, dość, to już temat zakazany. Umówiliśmy się, że o jedzeniu ani słowa. Znów ruch na korytarzu. Roznoszenie herbaty. Znów inny drab w szarym fartuchu nosi wiadra. Wystawiamy mu nasz imbryk na korytarz, on zaś z wiadra bez dziobka leje bokiem na chodnik, a cały korytarz wywoskowany jest w hotelu pierwszej kategorii. No i tyle tego jedzenia. To zaś, co ma być ugotowane, rozdane będzie jedno zaraz po drugim o pierwszej i o czwartej po południu, a później przez 21 godzin można się pocieszać tylko wspomnieniami. To też nie jest planowe okrucieństwo. Po prostu personel kuchni musi szybciej wykonać plan i wyjść. 9. Poranna kontrola. Z daleka już słychać szczególnie gromkie zgrzytanie kluczy, szczególnie ostre trzaskanie drzwi i jeden z dyżurujących na piętrze lejtnantów, wypięty prawie na baczność, robi dwa kroki w głąb celi i surowo patrzy na nas, stojących już według przepisu. Nie mamy nawet odwagi przypominać, że polityczni nie są obowiązani do wstawania. Policzyć nas nie jest mu trudno, starczy rzut oka, ale ta chwila jest to próba naszych praw. Przecież jakieś tam prawa mamy, ale nie znamy ich, nie znamy. I on jest tu po to, aby je przed nami ukryć. Cała siła łubiańskiej musztry polega na całkowitym zmechanizowaniu czynności. Żadnego wyrazu, żadnej intonacji, ani jednego zbytecznego słowa. Znamy takie nasze uprawnienia. Prosić o naprawę obuwia, o pójście do lekarza. Ale gdy człowieka wezmą do lekarza, to niewiele z tego będzie miał radości. Tam właśnie szczególnie cię uderzy to łubiańskie zmechanizowanie. W spojrzeniu lekarza nie tylko nie znajdziesz troski, ale nawet zwykłej uwagi. Nie zapyta, co wam dolega, bo za dużo tu słów. Zresztą nie można zadać tego pytania bez odpowiedniej intonacji, tylko wypali. Objawy. Jeżeli zaczniesz zbyt obszernie opowiadać o chorobie, przerwie ci. I tak jasne. Ząb wyrwać. Można trochę arszeniku? Leczyć. U nas się nie leczy. To zwiększyłoby liczbę wizyt i dałoby wrażenie jakby bardziej ludzkich warunków. Lekarz więzienny jest najlepszym pomocnikiem śledczego i oprawcy. Bity więzień pada na ziemię i słyszy głos lekarza: można jeszcze, tętno w normie. Po 5 dobach zimnego karceru lekarz patrzy na skostniałe, nagie ciało i mówi: można jeszcze. Zatłukli na śmierć. Lekarz podpisuje akt zgonu. Śmierć z powodu marskości wątroby, zawału serca. Wzywają go pilnie do kogoś, kto umiera w celi. Wcale się nie śpieszy. Ktoś zaś zachowuje się inaczej. Ten nie zagrzeje miejsca przy naszym więzieniu. Doktor Haas u nas niedługo by popracował. Ale nasza kwoka lepiej zna uprawnienia więźnia. Jeśli mu wierzyć, jest już w śledztwie 11 miesięcy. Na przesłuchania wzywają go tylko we dnie. Robi krok naprzód
i prosi o pozwolenie zameldowania się u naczelnika więzienia. Jak? Do naczelnika całej Łubianki? Tak. I zostaje zapisany. A wieczorem po dzwonku, kiedy już oficerowie śledczy są przy robocie, zostaje wezwany i wraca z machorką. Niezgrabne to istotnie, ale nic lepszego nie zdołali dotąd wymyśleć. Przejść całkowicie na podsłuch mikrofonowy byłoby operacją nieopłacalną. Nie można przecież całymi dniami podsłuchiwać wszystkich 111 cel. Co by to było? Kwoki to tańszy sposób i długo jeszcze będzie się korzystać z ich usług. Ale kramaręce jest z nami niełatwo. Czasem aż do siódmych potów wsłuchuje się w naszą rozmowę, ale po gębie widać, że ani w ząb. Oto jeszcze jedno uprawnienie. Wolność składania podań. Zamiast wolności prasy, zebrań i wyborów, które utraciliśmy wszak wchodząc do więzienia. Dwa razy miesięcznie dyżurny poranny pyta, kto chce pisać podanie. I bez sprzeciwu zapisuje wszystkich chętnych. W ciągu dnia zostaniesz wyprowadzony do specjalnego boksu i tam zamknięty. Możesz tam pisać do kogo tylko masz chęć. Do Ojca Narodów, do KC, do Najwyższego Sowietu, ministra Berii, ministra Abakumowa, do Generalnej Prokuratury, Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Departamentu Więziennictwa, Oddziału Śledczego. Możesz skarżyć się na areszt, na śledczego, na naczelnika więzienia. W żadnym z tych wypadków podanie twoje nie będzie mieć żadnego skutku. Nie zostanie wciągnięte do żadnych akt. I najznaczniejszą figurą z tych, którzy je przeczytają, będzie twój śledczy. Ale najczęściej on też tego nie przeczyta, ponieważ nikt go w ogóle przeczytać nie potrafi. Na tym świstku 7 na 10 centymetrów, tylko trochę większym niż ten, co go ci rano dają do wychodka, piórem rozdwojonym albo zgiętym w hak, nurzanym w kałamarzu, pełnym zalanych wodą paprochów. Zdążysz napisać zaledwie pod, a tu litery już się rozpływają, po nędznym papierze, a tu a nie, już nie mieści się w wierszu, a tu z drugiej strony kartki już wszystko na wskroś widać. Może masz jeszcze praw, a praw, ale dyżurny milczy. Chyba jednak niewiele tracisz, nic o nich nie wiedząc. Kontrola się skończyła. Zaczyna się dzień. Już tam gdzieś pojawia się pierwszy śledczy. Klawisz wywołuje cię, bardzo przestrzegając tajemnicy. Wymawia tylko pierwszą literę. I to jeszcze tak. Kto tu na se? Kto tu na fe? Albo nawet kto tu na me? Ty zaś powinieneś przejawić szybką orientację i zaproponować swoje usługi w charakterze ofiary. Wprowadzono to jako zabezpieczenie przed omyłkami strażników. Wywoła takie nazwisko nie w tej celi, co należy, i od razu dowiemy się, kto jeszcze tu siedzi. Ale nawet będąc tak izolowani, nie jesteśmy odcięci od wieści z innych cel, ponieważ starają się wepchnąć nas jak najwięcej, muszą nas tasować. Każdy zaś przybysz przynosi do naszej celi całe doświadczenie zgromadzone w starej. W ten sposób, siedząc jedynie na trzecim piętrze, wiemy o celach piwnicznych i o boksach parteru i o ciemnościach panujących na pierwszym żeńskim piętrze i o dwukondygnacyjnej konstrukcji czwartego piętra i o ostatnim z kolei numerze celi 111. Przede mną siedział w naszej celi pisarz dla dzieci Bondarin. Przedtem siedział on na żeńskim piętrze z jakimś polskim korespondentem. Polski zaś korespondent siedział jeszcze wcześniej z feldmarszałkiem Paulusem. I oto wiemy także wszystko o Paulusie, do najmniejszego szczegółu. Nadchodzi pora wezwań na przesłuchania i dla tych, którzy pozostają w celi, otwiera się perspektywa długiego, miłego dnia, rozjaśniona przez wypadki, zawsze możliwe i lekko zaćmiona przez obowiązki. Z obowiązków dwa razy na miesiąc może nam przypaść odpluskwianie łóżek z pomocą palnika lutowniczego. Zapałki na Łubiance są kategorycznie zabronione. Aby zapalić papierosa, trzeba cierpliwie głosować podniesionym palcem, póki strażnik przez lipo nie zauważy i nie da przypalić. Palniki lutownicze powierzają zaś nam całkiem spokojnie. Może jeszcze zdarzyć się coś,
co wydaje się realizacją uprawnienia, ale bardziej przypomina obowiązki. Raz na tydzień wyprowadzają nas pojedynczo na korytarz i tam tępą maszynką strzygą zarost. Może jeszcze wypaść obowiązek froterowania parkietu w celi. Zew zawsze unika tej pracy, poniża go ona, jak zresztą każda inna. Męczymy się szybko, bośmy głodni, chociaż ten obowiązek można chyba zaliczyć do uprawnień, taka to wesoła i zdrowa praca. Bosą nogą posuwasz szczotkę do przodu, a korpus odchylasz do tyłu. W przód, w tył, w przód, w tył i niech cię o nic głowa nie boli. Lustrzana posadzka. Potiomkinowskie więzienie. Poza tym już nie tłoczymy się w naszej dawnej 67. celi. W połowie marca podrzucono nam 6. lokatora, a przecież tu nie ma ani wspólnych nar, ani zwyczaju spania na podłodze i oto przeniesiono nas w pełnym składzie do pięknej celi 53. Bardzo polecam każdemu, kogo tu jeszcze nie było. To nie jest cela, to komnata pałacowa, rezerwowana na sypialnię dla honorowych gości. Towarzystwo Ubezpieczeń Rosja, w tym skrzydle gmachu, nie licząc się z kosztami konstrukcji, podniosło wysokość piętra do 5 metrów. Ach, jakież to 4 kondygnacje wtarabaniłby tutaj naczelnik kontrwywiadu frontu. Gwarantowane, że upchałby tu ze 100 ludzi. A okno? Takie okno, że stając na parapecie, strażnik ledwie sięga lufcika. Jedna szybka takiego okna godna jest być całym oknem pokoju mieszkalnego. I tylko spawane blachy blinca, zasłaniające 4/5 tego okna, przypominają nam, że nie jesteśmy w pałacu. A jednak w dzień słoneczny ponad krawędzią tej przyłbicy z głębi studni lubiańskiego podwórca, odbity w jakiejś szybie 5. czy 6. piętra, wkrada się aż do nas blady, wtórny, słoneczny zajączek. To dla nas prawdziwy zajączek, żywa i droga istota. Z rozrzewnieniem przyglądamy się, jak pełznie po ścianie. Każdy jego ruch jest pełen znaczenia, zwiastuje chwilę spaceru, odmierza kilka przedobiednich kwadransów, by opuścić nas, zanim rozdadzą obiad. Oto więc nasze możliwości. Wyjść na spacer, poczytać książkę, opowiedzieć sobie nawzajem coś z przeszłości, słuchać i uczyć się, dyskutować i kształcić się. I w nagrodę jeszcze obiad z 2 dań. No niewiarygodne. Pierwsze 3 kondygnacje Łubianki mają marne spacery. Wypuszcza się ich na dolny, wilgotny podwórzec, dno wąskiej studni między więziennymi budynkami. Za to aresztantów z 3. i 4. piętra wyprowadza się na orle wyżyny, na dach 4. Beton pod nogami, betonowe ściany na 3 chłopów, obok nas strażnik bez broni, a jeszcze na wieżyczce wartownik z automatem, ale powietrze prawdziwe. I prawdziwe niebo. Ręce do tyłu, marsz parami, nie rozmawiać, nie zatrzymywać się. Ale zapominają o zakazie zadzierania głowy. I rzecz jasna, zaraz głowę zadzierasz. Widzisz tu nieodbite, nie z drugiej ręki, samo słońce. Samo wiecznie żywe słońce. Albo jego złociste miganie poprzez wiosenne obłoki. Wiosna każdemu przyrzeka szczęście, ale więźniowi po 10-kroć. O, niebo kwietniowe! To nic, że jestem w więzieniu. Chyba mnie jednak nie czeka rozstrzelanie. Za to tutaj nabiorę rozumu. Ja tu wiele rzeczy zrozumiem. O, niebo! Jeszcze zdążę naprawić swoje błędy. Nie wobec nich, wobec ciebie, niebo. Tu je pojąłem i już je naprawię. Jak z jamy z odległej głębi dobiega do nas z placu Dzierżyńskiego nieprzerwane, ochryple, ziemskie pianie klaksonów. Tym, którzy mkną przy ich ryku, wydaje się, że są to rogi triumfalne, stąd zaś tak jasna jest ich nicość. Spacer trwa tylko 20 minut, a ile z nim łączy się trosk, ile człowiek ma do załatwienia? Po pierwsze, miałby człowiek wielką chęć zorientować się,
w trakcie drogi na spacer i z powrotem, jaki jest rozkład całego więzienia i gdzie też są te wiszące podworce, żeby móc kiedyś na wolności przejść się po placu i już wiedzieć. Po drodze jest szereg zakrętów i wymyślam taki system. Po wyjściu z celi każdy skręt w prawo liczyć jako plus jeden, każdy w lewo minus jeden. I jakkolwiek by szybko nas prowadzono, nie śpieszyć się z wyobrażaniem sobie tej drogi, tylko starać się spokojnie liczyć. I jeśli po drodze zobaczysz jeszcze przez jakieś okienko na klatce schodowej plecy łubiańskich najad, tulących się do wieżyczki z kolumnami nad samym placem, a przy tym nie dasz się zbić z rachunku, to w celi później łatwo się zorientujesz i będziesz wiedział, w którą stronę zwrócone jest wasze okno. Dalej, na spacerze trzeba po prostu oddychać w jak największym skupieniu. Ale też tam, pod jasnym niebem, trzeba umieć wyobrazić sobie swoje przyszłe, jasne, bezgrzeszne i wyzbyte błędu w życie. Ale tam też ma się najlepsze warunki do rozmowy na najbardziej palące tematy. Chociaż rozmowy w trakcie spaceru są zabronione, z tym się nie liczymy, trzeba tylko umieć to robić. Za to właśnie tu może nie podsłuchacie ani kapuś, ani mikrofon. Na spacerze Suzy i ja staramy się trafić do jednej pary. Toczymy z nim rozmowy także w celi, ale najważniejsze rzeczy lubimy sobie właśnie tutaj dopowiadać. Nie wystarczyło jednego dnia, byśmy się do siebie nie zbliżyli. Dzieje się to powoli, ale już mi zdążył on wiele opowiedzieć. Przy nim uczę się całkiem nowej dla mnie rzeczy. Cierpliwie, krok po kroku wchłaniać to, czego nigdy nie miałem w moim programie, co zdaje się nie mieć nic wspólnego z jasno wytyczoną linią mojego życia. Od dzieciństwa mam pewność, nie wiadomo skąd, że mój cel to historia rosyjskiej rewolucji. Cała zaś reszta mnie nie dotyczy. Dla zrozumienia zaś rewolucji od dawna nic mi nie potrzeba prócz marksizmu. Od całej reszty, od wszystkiego tego, co osobiste, odcinałem się i odwracałem oczy. Ale oto los zetknął mnie z Suzi. Ten zaś całkiem czym innym dyszy. Teraz więc z zapałem opowiada mi wciąż o tym, co mu najbliższe, a najbliższa mu jest Estonia i demokracja. I chociaż nigdy przedtem nie przychodziło mi do głowy, by interesować się Estonią, a tym bardziej burżuazyjną demokracją, to teraz słucham i słucham jego entuzjastycznych opowieści o 20 wolnych latach tego niekrzykliwego, pracowitego, maleńkiego narodu, którego mężczyźni są dorodni, a ruchy mają nieśpieszne, stateczne. Mówi mi o zasadach estońskiej konstytucji, które wydystylował z najlepszych europejskich doświadczeń jednoizbowy, stuosobowy parlament. I nie wiem czemu, ale wszystko to zaczyna mi się podobać. Wszystko to zaczyna składać się także na moje doświadczenie. Z ochotą zgłębiam ich nieszczęsne dzieje. Między dwoma młotami teutońskim i słowiańskim tkwi od praczasów to maleńkie estońskie kowadełko. Spadały na nie raz po raz ciosy, to ze wschodu, to z zachodu, i nie widać było końca, ani go teraz nie widać. Oto na przykład znana, wcale nieznana historia, jak chcieliśmy ich stłamsić jednym skokiem w 1918 roku, ale nam się nie dali. Jak później Judenicz gardził nimi rzeczuchońcy. Myśmy z kolei wyzywali ich od białobandytów. Tymczasem zaś estońscy gimnazjaliści wstępowali do armii ochotniczej. Walnęli w to kowadełko jeszcze w 40 roku i w 41 i w 44. Jednych chłopców zabierało matkom sowieckie wojsko, innych niemieckie, a jeszcze inni sami uciekali do lasu. I tallińscy inteligenci starszego pokolenia rozprawiali między sobą, że czas już wyrwać się z tego zaczarowanego kręgu, oddzielić się i zacząć żyć na własną modłę. No i że mógłby w takim hipotetycznym wypadku zostać premierem, powiedzmy, Tief, ministrem zaś oświaty, powiedzmy, Suzi. Ale ani Churchill, ani Roosevelt nie mieli do nich żadnego interesu. Za to miał swój interes Uncle Joe, czyli Josif Wissarionowicz. I skoro tylko wkroczyły nasze wojska, wszystkich tych marzycieli wyłuskano w ciągu pierwszych nocy z ich tallińskich mieszkań. Teraz siedziało ich z 15,
na moskiewskiej Łubiance, każdy w innej celi, a oskarżeni byli z artykułu 58.2 jako winni zbrodniczej chęci samostanowienia. Powrót ze spaceru do celi to za każdym razem malutkie aresztowanie. Po przechadzce nawet też człowiek chciał coś przegryźć, ale o tym lepiej nie myśleć. Czasem ktoś z otrzymujących paczki nietaktownie rozkłada swoje wiktuały w nieodpowiedniej chwili i zabiera się do jedzenia. To się nie godzi. Ale nic to. Ćwiczymy się w sztuce panowania nad sobą. Niedobrze też, jeśli autor książki zastawia na ciebie pułapkę, jeśli zaczyna szczegółowo opisywać jakieś potrawy. Precz z taką książką, precz z Gogolem. Czechow też na nic, za wiele żarcia. Nie miał apetytu, ale nie bacząc na to, spożył sukin syn porcję cielęciny i popił ją winem. Czytać tylko to, co dla ducha. Dostojewski, oto kogo powinien czytać więzień. Ale zaraz, czy to nie u niego? Dzieci głodowały. Już od kilku dni nie widziały one nic prócz chleba i kiełbasy. Biblioteka Łubianki jest jej ozdobą. Co prawda bibliotekarka jest obrzydliwa, płowo włose pannisko o końskiej raczej urodzie. Zrobiła wszystko, aby być brzydką. Twarz ma tak ubieloną, że przypomina nieruchomą maskę kukły. Wargi ma fioletowe, a wyszczypane brwi umalowane na czarno. W ogóle to jej sprawa, ale więźniom byłoby milej, gdyby była ślicznotką. A może naczelnik Łubianki to właśnie wziął pod uwagę. Ale oto jaki cud się zdarza. Raz na 10 dni, przychodząc po odbiór książek, przyjmuje ona nasze zamówienia. Wysłuchuje ich z tą samą, co zawsze, nieludzką, mechaniczną obojętnością łubiańską. Nie można się zorientować, czy słyszała te nazwiska, te tytuły, czy same nasze słowa do niej docierają. Wychodzi, mija kilka godzin w radości i trwodze. W ciągu tych godzin odbywa się wertowanie i sprawdzanie wszystkich książek oddanych przez nas. Patrzą, czy nie zostawiliśmy gdzieś nakłuć albo znaków pod literami. Istnieje taki typ korespondencji więziennej, albo śladów paznokcia obok urywków, które nam się podobały. Denerwujemy się, chociaż nikt nie dopuścił się tego, bo mogą przyjść i oznajmić znalezione kropki. Jak zawsze muszą mieć rację i jak zawsze dowodów nie potrzeba, a już jesteśmy pozbawieni książek na 3 miesiące, jeśli w ogóle cała cela nie zostanie ukarana karcerem. Te najlepsze, jasne miesiące więzienne, zanim człowieka wrzucą do jamy obozu, bardzo to przykro przesiedzieć je bez książek. No więc nie tylko lęk nasz zdejmuje, ale drżymy jak za młodych lat, kiedy człowiek posyłał liścik miłosny i czekał na odpowiedź, odpisze czy nie odpisze i jaką da odpowiedź. Wreszcie książki nadchodzą i decydują o charakterze najbliższych 10 dni. Czy więcej uwagi poświęci się lekturze, czy też przyniosą nam byle co i trzeba będzie raczej skupić się na rozmowach. Książek przynoszą tyle, ilu nas jest w celi. To sposób myślenia tego, co dzieli chleb, nie zaś bibliotekarza. Na jednego jedna, na 6 6. Ludne cele wygrywają. Czasami pannica wykonuje nasze zamówienia nad podziw dobrze. Ale nawet kiedy je zbywa byle czym, też jest ciekawie. Dlatego, że biblioteka Wielkiej Łubianki jest czymś unikalnym. Zapewne skompletowano ją ze skonfiskowanych księgozbiorów prywatnych. Bibliofile, którzy je zgromadzili, już dawno oddali duszę Bogu. Ale najważniejsze, że przez całe 10-lecia, cenzurując i kastrując wszystkie bez wyjątku biblioteki kraju, bezpieczeństwo zapomniało zajrzeć sobie za pazuchę. I tu, w samej Smoczej Jamie, można było czytać Zamiatina, Pilniaka, Panteleimona, Romanowa i wszystkie tomy pism zbiorowych Mereszkowskiego. Niektórzy dowcipkowali, już nas mają za otwajkowanych, dlatego pozwalają czytać to, co zabronione. Ja zaś myślę, że łubiańscy bibliotekarze nie mieli pojęcia, co nam dają. Lenistwo i ciemnota. W czasie tych przedobiednich godzin czyta się ostro, ale jedno zdanie z książki potrafi człowieka poderwać na nogi i zmusić do chodzenia od okna do drzwi, od drzwi do okna.
i człowiek ma chęć pokazać sąsiadowi, co przeczytał i jakie wnioski stąd płyną. I oto już zaczyna się spór. Często ścieram się w ten sposób z Jurijem Jewtuchowiczem. Tego marcowego ranka, kiedy naszą piątkę przeniesiono do pałacowej celi 53, doszlusował do nas szósty więzień. Wszedł jak cień, zdawało się, że nie dotyka podłogi podeszwami. Wszedł i niepewien, czy się utrzyma na nogach, plecami przywarł do framugi drzwi. W celi nie paliła się już lampa i światło poranka było mdłe, ale przybysz nie mógł go znieść, mrużył oczy i milczał. Sukno jego wojskowego fręcza i spodni nie pozwalało zaliczyć go ani do sowieckiej, ani niemieckiej, ani polskiej, ani angielskiej armii. Twarz miał pociągłą, nie bardzo rosyjską, ale był chudy, a ponadto bardzo wysoki. Zwróciliśmy się do niego po rosyjsku. Milczał. Suzy zadał pytanie po niemiecku. Też milczał. Fastienko powiedział parę słów po francusku, po angielsku. Milczał. Tylko stopniowo na jego wynędzniałej, żółtej, półtrupiej twarzy pojawił się uśmiech, jakiego w życiu nie widziałem. — Ludzie! — powiedział słabym głosem, jakby dopiero co ocknął się z omdlenia, albo jakby całą tę noc czekał na rozstrzelanie. I wyciągnął osłabłą, wychudłą rękę. Trzymał w niej szmaciany węzełek. Nasz kwoka już zrozumiał, co to takiego. Porwał węzełek, rozsuplał go na stole. Było tam koło 200 gramów jasnego tytoniu. I już skręcał sobie papierosa po czwórnej grubości. Tak oto, po 3 tygodniach piwnicznego boksu, zjawił się wśród nas Jurij Nikołajewicz Jewtuchowicz. Od czasów starć zbrojnych na KWZD w 1929 roku śpiewano w naszym kraju piosenkę „Pierś wystawiając na atak wraży, 27 stoi na straży”. Dowódcą artylerii tej 27 Dywizji Strzeleckiej, sformowany jeszcze w czasach wojny domowej, był oficer carski Mikołaj Jewtuchowicz. Przypomniałem sobie jego nazwisko. Widziałem je wśród imion autorów naszego podręcznika artylerii. W mieszkalnym wagonie towarowym zawsze w towarzystwie żony przecinał on Wołgę i Ural, a to w kierunku wschodnim, to zachodnim. W tym wagonie spędził swoje pierwsze lata także syn jego, Jurij, urodzony w 1917 roku, rówieśnik rewolucji. Później ojciec osiedlił się w Leningradzie. Pracował w akademii. Żył szczęśliwie i dostatnio. Syn zaś ukończył szkołę oficerską. Podczas wojny fińskiej Jurij rwał się na front, ale przyjaciele ojca skierowali go do sztabu armii jako adiutanta. Jurij nie musiał pełzać do ataku na fińskie bunkry. Nie znalazł się w okrążeniu podczas wyprawy zwiadowczej, nie marzł na śniegu pod kulami strzelców wyborowych, ale order czerwonego sztandaru, nie byle co, został starannie przykręcony do jego bluzy wojskowej. W ten sposób zakończył dla siebie fińską wojnę z przeświadczeniem, że była sprawiedliwa i że jego udział w niej był pożyteczny. Ale podczas następnej wojny już mu nie poszło tak gładko. Jurij doskonale znał niemiecki. Przebrano więc go w mundur niemieckiego oficera i z jego dokumentami posłano na zwiady. Wykonał swoje zadanie i wracając przebrał się znów w sowiecki mundur ściągnięty z zabitego, ale tu trafił do niemieckiej niewoli. Posłano go do koncentracyjnego niemieckiego obozu pod Wilnem. W każdym życiu jest jakieś wydarzenie decydujące dla losu człowieka, dla jego losu, przekonań i namiętności. 2 lata pobytu w tym obozie zupełnie go wewnętrznie przekabaciły. Czym był ten obóz, tego nie dało się ubrać w żadne frazesy ani obejść sylogizmem. W tym obozie musiało się umrzeć. Kto zaś nie chciał umrzeć, musiał wyciągnąć wnioski. Zachować życie mogli ordnerzy, wewnętrzna policja obozowa sformowana z jeńców. Rozumie się, że Jurij nie został ordnerem. Przetrwać mogli też kucharze. Mogli jeszcze zachować życie
tłumacz był na nich popyt. Władając świetnie niemieckim, Juri nie zdradził się z tym. Zdawał sobie sprawę, że tłumacz będzie musiał sprzeniewierzyć się rodakom. Jeszcze można było przedłużyć sobie życie kopaniem grobów, ale tu było mnóstwo silniejszych i zręczniejszych od niego. Juri zameldował, że jest artystą malarzem. Istotnie, w ramach wszechstronnej domowej edukacji pobierał również lekcje rysunku. Juri nieźle malował i tylko chęć naśladowania ojca, z którego był dumny, nie pozwoliła mu wstąpić do Szkoły Sztuk Pięknych. Razem z jeszcze innym malarzem, starym już człowiekiem, żałuję, że nie pamiętam jego nazwiska, przydzielono im osobną izdebkę w baraku i tam Juri malował Niemcom z komendy obozu różne obrazki, ucztę Nerona, korowody elfów, otrzymując za to coś do jedzenia. Ta bryja, po którą oficerowie jeńcy wystawali w kolejce od 6 rano z menaszkami, bici pałkami przez ordnerów, a chochlami przez kucharzy, ta bryja nie mogła przedłużyć ludzkiego życia. Wieczorami przez okno swojej ciupki Juri oglądał teraz ten jedyny widok, dla uwiecznienia którego dane mu było władać pędzlem. Wieczorna mgiełka nad bagnistą łąką, cała łąka opasana drutem kolczastym, płoną na niej mnogie ogniska, a wokół ogniska niegdyś sowieccy oficerowie, teraz zaś istoty podobniejsze do zwierząt, obgryzujących kości padłych koni, wypiekający placki z kartoflanych łupin, palący skręty z nawozu i rojący się od wszy. Jeszcze nie wszyscy ci dwunożni powyzdychali. Jeszcze nie wszyscy utracili mowę artykułowaną. I widać było w purpurowych blaskach ognia, jak późna świadomość rzeczy żłobi ich twarze, coraz bardziej przypominające pyski neandertalczyków. Smak piołunu. Życie, które Juri sobie przedłuża, już nie jest mu więcej miłe. Nie należy do tych, którzy łatwo wyrzekają się pamięci. Nie. Zdobył szansę przetrwania i musi wyciągnąć wnioski. Już wiedzą oni, że nie chodzi tu o Niemców, przynajmniej nie tylko o Niemców, że z jeńców różnych armii tylko sowieccy tak żyją i tak umierają. Nikomu nie jest gorzej niż im. Nawet Polaków, nawet Jugosłowian trzymają w znacznie znośniejszych warunkach. Anglicy zaś czy Norwegowie zawaleni są paczkami Międzynarodowego Czerwonego Krzyża czy przesyłkami z domu. Nie chcą po prostu jeść tego, co im przydzielają Niemcy. Tam, gdzie obozy sąsiadują ze sobą, sojusznicy z dobrego serca przerzucają naszym przez druty jałmużnę i nasi rzucają się na to, jak sfora psów na kość. Rosjanie dźwigają cały ciężar wojny. I taki los właśnie Rosjanom wypada. Dlaczego? Tędy i owędy stopniowo przesączają się wiadomości. ZSSR nie uznaje dawnego rosyjskiego podpisu pod haską konwencją o jeńcach wojennych, a to znaczy, że nie bierze żadnej odpowiedzialności za traktowanie obcych jeńców i nie pretenduje do opieki nad własnymi żołnierzami wziętymi do niewoli przez nieprzyjaciela. Konwencję tę uznaliśmy dopiero w 1955 roku. ZSSR nie uznaje Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. ZSSR nie uznaje tych, którzy byli wczoraj jego żołnierzami. Nie jest zainteresowany, aby pomagać im w niewoli. I serce entuzjasty, rówieśnika października, ściska chłód. Tam w barakowej ciupce ściera się on i sprzecza ze starym malarzem. Juri nie od razu daje się przekonać, wykłóca się, stary zaś tylko stopniowo ujawnia swoje racje. Co? Że Stalin? Ale czy to nie za wiele zwalać wszystko na Stalina i na jego krótkie ręce? Ten, kto wyciąga tylko pół wniosku, ten w ogóle nie dojdzie do konkluzji. A tamci pozostali? Tam, obok Stalina i niżej na całym obszarze ojczyzny, ogólnie mówiąc ci, którym ojczyzna pozwoliła mówić w swoim imieniu? I co wypada czynić, jeśli matka sprzedała nas cyganom? Nie, gorzej. Rzuciła psom. Czy dalej jest naszą matką? Jeśli żona ci się puściła,
to czy dalej obowiązuje cię wierność wobec niej? Ojczyzna, która zdradziła własnych żołnierzy, czy to dalej ojczyzna? Jak się wszystko odmieniło. Jurij ubóstwiał ojca, a teraz go przeklinał. Po raz pierwszy przyszło mu na myśl, że jego ojciec właściwie złamał przysięgę złożoną tej armii, w której wyrósł. Że dopuścił się zdrady, bo pragnął ustanowić ten ład, który teraz z kolei oddawał swoich żołnierzy na zgubę. I dlaczego z tym zdradzieckim ładem Jurij ma czuć się związany przysięgą? Gdy wiosną 43 roku przyjechali do obozu werbownicy z pierwszych rosyjskich legionów, ten i ów poszedł, żeby uratować się od głodowej śmierci. Jurij zaś poszedł z mocnym i jasnym przekonaniem, ale w legionie nie zagrzał miejsca. Jak skórę już zdarli, to nie ma co runa żałować. Jurij przestał teraz ukrywać swoją dobrą znajomość niemieckiego i wkrótce pewien szef, Niemiec spod Kassel, któremu zlecono utworzenie skróconych kursów szpiegowskich, zabrał Jurija jako swoją prawą rękę. Tak oto zaczęło się spełzanie, którego Jurij nie przewidział. Zaczęło się podrzucanie całkiem innych kart. Jurij gorąco chciał wyzwolić kraj, a pchali go do szkolenia szpiegów. Niemcy mieli własne plany. A gdzie była nieprzekraczalna granica? Od jakiej chwili już nie wolno jej było przekroczyć? Jurij został lejtnantem armii niemieckiej. W niemieckim mundurze jeździł teraz po Niemczech, bywał w Berlinie, odwiedzał rosyjskich emigrantów, czytał dawniej niedostępnych Bunina, Nabokowa, Aldanowa. Jurij spodziewał się, że u każdego z nich, że u takiego Bunina, każda stronica broczy krwią, żywymi ranami Rosji. Ale cóż to? Na co roztrwonili oni swoją drogocenną wolność? Znów o ciele kobiecym, o wybuchach namiętności, o zachodach słońca, o wdzięcznych główkach dobrze urodzonych panien, o anegdotach sprzed lat. Pisali tak, jakby żadnej rewolucji w Rosji nie było, albo jakby zbyt trudno im ją było zrozumieć. Pozostawili młodym Rosjanom troskę o odnalezienie kierunku w życiu. Tak szarpał się Jurij, niecierpliwie się rozglądał, niecierpliwie szukał informacji, a tymczasem odwiecznym rosyjskim obyczajem coraz częściej i coraz głębiej topił swój niepokój w wódce. Czym była ta ich szkoła szpiegowska? Nie była na serio, rzecz jasna. W ciągu 6 miesięcy mogli ich nauczyć zaledwie skoków ze spadochronem, posługiwania się materiałami wybuchowymi i obsługi nadajnika radiowego. Niewielkie też mieli do nich zaufanie. Przerzucono ich przez front, aby obniżyć cenę zaufania. Natomiast dla umierających, beznadziejnie zapomnianych rosyjskich jeńców ze szkółki, zdaniem Jurija, były dobrym wyjściem. Ludzie tu podkarmiali się, dostawali ciepłą, nową odzież, a nadto wszystkie kieszenie zapychano im sowiecką walutą. Kursanci, a także nauczyciele udawali, że tak właśnie będzie, że na sowieckim zapleczu będą szpiegować, wysadzać w powietrze wyznaczone obiekty, nawiązywać szyfrem łączność radiową i wracać do punktu wyjścia. Oni tymczasem chcieli przez tę szkołę po prostu wymknąć się śmierci i niewoli. Chcieli móc dalej żyć, ale nie za cenę strzelania do swoich na froncie. Oczywiście w naszym śledztwie nie brało się pod uwagę takich pobudek. Jakim prawem chcieli oni żyć, skoro rodziny dygnitarzy na sowieckim zapleczu bez tego i tak dobrze sobie żyły? Nie zaliczano tym ludziom żadnej odmowy wzięcia do rąk niemieckiego karabinu. Za ich zabawę w szpiegów wlepiano im najcięższy paragraf 58.6 i na dodatek zarzut zamiaru dywersji. Znaczyło to trzymać, póki nie zdechną. Aż tu nagle przed samym nowym rokiem 1945 pewien sprytny chłopak wrócił i zameldował, że zadanie wykonał. Spróbuj sprawdzić. To było coś nadzwyczajnego. Szef nie miał wątpliwości, że przysłał go SMIERZ i postanowił go rozstrzelać. Oto los sumiennego szpiega.
Ale Jurij nalegał, aby właśnie dać mu nagrodę i pochwalić w obecności kursantów. Szpieg repatriant zaprosił Jurija na literka i cały rozpalony, pochylony nad stołem zwierzył się. Jurij Nikołajewicz, sowieckie dowództwo obiecuje panu darować winy, jeżeli pan zaraz sam przejdzie na naszą stronę. Jurij zadrżał cały. Serce już zatwardziałe, już całkiem rozczarowane, poczuło przypływ ciepła. Ojczyzna? Wyklęta już, niesprawiedliwa i taka jednak droga? Przebaczenie? I można będzie wrócić do rodziny i przejść się w Leningradzie po Kamiennoostrowskim? Co tam? Toć w końcu jesteśmy Rosjanami. Przebaczcie nam, wrócimy do domu i będziemy grzeczni. Te półtora roku po wyjściu z obozu nie przyniosły Jewtuchowiczowi szczęścia. Nie biczował się, ale nie widział perspektyw. Rozmawiając przy kieliszku z innymi, takimi samymi wysadzonymi z siodła Rosjanami, czuł to samo, co oni. Nie ma żadnego oparcia, to nie jest życie. Niemcy robią z nimi, co chcą. Teraz, gdy wojna wyraźnie już szła ku klęsce, przed Jurijem niespodzianie otworzyła się droga wyjścia. Szef go lubił i zwierzył się, że w Hiszpanii ma w rezerwie posiadłość i że tam będą razem mogli się schronić po upadku imperium. Ale oto siedzi ci tu przy tym samym stole pijany rodak i sam ryzykując głową zachęca człowieka. Jurij Nikołajewicz, sowieckie dowództwo ceni pańskie doświadczenie i wiedzę. Oni chcą się od pana dowiedzieć, jak jest zorganizowany niemiecki wywiad. Dwa tygodnie dręczyły Jurija wahania. Ale podczas sowieckiej ofensywy z Zawisły, gdy przenosił swoją szkołę w głąb na zachód, Jurij kazał zboczyć na zaciszny polski folwark. Tam ustawił swoich ludzi szeregiem i oznajmił: przechodzę na sowiecką stronę. Macie wolny wybór. I ci szpiegowie od siedmiu boleści, z mlekiem pod nosem, jeszcze przed godziną popisujący się swoim oddaniem dla niemieckiego Reichu, teraz krzyknęli z entuzjazmem: hurra, my też! Wiwatowali na cześć swojej przyszłej katorżniczej pracy. Szpiegowska szkoła w pełnym składzie schowała się, czekając nadejścia sowieckich czołgów, a później także SMERSZ. Więcej już nigdy nie zobaczył Jurij swoich ludzi. Trzymano go oddzielnie. Przez 10 dni kazano opisywać całą historię szkoły, programy, akcje dywersyjne i już naprawdę myślał, że jego doświadczenie i wiedza, i już nawet omawiana była sprawa jego wyjazdu do domu, do rodziny. I dopiero na Łubiance zrozumiał, że nawet z Salamanki bliżej by mu było do Newy. Mógł spodziewać się rozstrzelania albo nie mniej niż 20 lat. Tak to nieodparcie ulega człowiek urokom dymku z rodzinnego komina. Podobnie jak ząb nie przestaje boleć, zanim się nie zatruje nerwu, tak samo i my nie przestaniemy rwać się do kraju, dopóki nie łykniemy arszeniku. Lotofagowie z Odysei mieli właśnie po to te jakieś lotosy. Wszystkiego 3 tygodnie spędził Jurij w naszej celi. Przez całe te 3 tygodnie toczyłem z nim spory. Twierdziłem, że nasza rewolucja była wspaniała i sprawiedliwa, że straszne było tylko jej wypaczenie w 1929. Jurij patrzył na mnie z politowaniem i nerwowo zaciskał wargi. Zanim zaczęło się rewolucję, trzeba było kraj odpluskwić. Gdzieś przecież były jakieś punkty styczne między nim a Fastenko, mimo że tak odległe były punkty wyjścia. Mówiłem, że przez długi czas tylko ludzie szlachetnych dążeń i bezkompromisowo ofiarni zajmowali się wszystkimi poważnymi sprawami w naszym kraju. On powiadał, że wszyscy z tej samej gliny co Stalin od samego początku. Co do tego, że Stalin jest bandytą, różnic między nami nie było. Ja zachwycałem się Gorkim, co za mądrość, jaki słuszny punkt widzenia, jaki wielki artysta. On replikował: marna, szara figura. Sam siebie zmyślił i bohaterów sobie powymyślał. Jego wszystkie powieści są zablagowane. Lew Tołstoj, o,
To jest car naszej literatury. Z powodu tych codziennych sprzeczek, prowadzonych zapalczywie, jak to za młodu, nie potrafiliśmy się z nim wzajemnie zbliżyć i zobaczyć w rozmówcy coś więcej niż to, czemu chcieliśmy zaprzeczyć. Zabrano go w końcu z celi i od tego czasu, choć pytałem, kogo mogłem, nikt nie siedział z nim w butyrkach, nikt nie spotkał go na etapach. Nawet szeregowi własowcy poznikali gdzieś bez śladu, najczęściej gryzą trawę. Niektórzy dotąd nie mają papierów na wyjazd z północnej głuszy. Los zaś Jurija Jewtuchowicza nawet wśród nich nie był zwyczajny. W 1974 roku pewien były zek zaświadczył, że Jurij dostał 25 lat obozu i odbębnił je na Sachalinie na budowie numer 505. Używam tu i używać będę dalej terminu własowiec, w tym niejasnym, ale ustalonym już sensie, w jakim wszedł on i zdobył prawo obywatelstwa w języku sowieckim, nie poddając się jednak nigdy ścisłej definicji. Szukać jej dla osób prywatnych było rzeczą niebezpieczną, dla osobistości oficjalnych zaś zbyteczną. Własowiec był to w ogóle każdy człowiek sowiecki, który z bronią w ręku stanął podczas tej wojny po stronie przeciwnika. Trzeba będzie jeszcze całych lat i wielu książek, aby termin ten poddać analizie, wyodrębnić rozmaite kategorie i wtedy zostaną nasicie własowcy w ścisłym sensie słowa, to znaczy otwarci zwolennicy albo podwładni generała Własowa, którzy stanęli po jego stronie od chwili, gdy generał ten, już w niemieckiej niewoli, dał swoje imię ruchowi antybolszewickiemu. Takich zwolenników w pewnych okresach wojny bywało zaledwie kilkuset. A własowska armia w ścisłym sensie, z własnym sztabem centralnym, nigdy właściwie nie zdążyła się sformować. Ale w grudniu 1942 roku Niemcy wykonali oszukańczy gest propagandowy. Opublikowali komunikat o mającym miejsce, a nigdy miejsca nie miało, zebraniu założycielskim Komitetu Rosyjskiego w Smoleńsku, który miał, albo i nie miał, być czymś w rodzaju rosyjskiego rządu. Komunikat był w tym punkcie wyjątkowo niejasny. Podali też do wiadomości nazwiska generała lejtnanta Własowa i generała majora Małyszkina. Niemcy mogli pozwolić sobie na taką zabawę. Wydać komunikat, później zdementować go, następnie działać w zupełnie innym duchu, ale ulotki poszybowały z samolotów, spoczęły na naszych frontowych polach, zaległy w naszej pamięci. Wiadomość o własowskim komitecie w naturalny sposób obrosła legendami o całym ruchu, o zbrojnych oddziałach i kiedy w niemieckiej armii na niektórych odcinkach frontu naprzeciw naszych linii zaczęli zjawiać się uzbrojeni nasi rodacy z rosyjskich albo tak zwanych narodowych oddziałów, to przylgnęło do nich jedyne znane słowo – własowcy i nasi politrucy wcale temu nie przeczyli. W ten umowny, lecz solidny sposób zrósł się cały ten ruch z imieniem Własowa. A iluż było takich naszych współobywateli, którzy podnieśli oręż przeciw swojej ojczyźnie? Nie mniej niż 800 tysięcy sowieckich obywateli weszło w skład organizacji zbrojnych, których celem była walka z państwem sowieckim, pisze znawca problemu Torwald, Wenzi Werderbenwollen, Stuttgart, rok 52. Podobne szacunki znajdujemy również w innych źródłach, na przykład Sven Stenberg, Własow, Verräter oder Patriot. Kolonia, rok 68. Trudno o zupełną ścisłość, gdy chodzi o cyfry, także dlatego, że w niemieckiej administracji i w kręgach dowódczych armii zwalczały się wzajemnie rozmaite tendencje. Niższe instancje, znające podczas wojny prawdziwy stan rzeczy, zainteresowane były w pomniejszaniu takich cyfr, aby nie straszyć zwierzchników rozrostem sił antybolszewickich, ale też nie proniemieckich. I wszystko to miało miejsce jeszcze przed stworzeniem osobnej rosyjskiej armii wyzwoleńczej, ROA, w końcu 1944 roku. Nadchodziła nareszcie pora łubiańskiego obiadu. Z daleka już słyszeliśmy radosny pobrzęk na korytarzu,
a potem wnoszono, jak w restauracji, na tacy dwa aluminiowe talerze, nie miski, chochle zupy i chochle wodnistej kaszy bez omasty. Więzień śledczy